Dzień dobry! Dzisiaj szybki tutorial, jak założyć łysinę. Mamy dwa rodzaje łysin, lateksową i glacanową. Dzisiaj pokażę Wam, jak założyć łysinę glacanową. Taką łysinę możecie kupić w przedziale cenowym od 55 do 75 zł. Na początek musimy zrobić porządek z włosami. Należy je dobrze rozczesać. Krótkie włosy chowa się całkiem pod łysiną, natomiast długie wiąże się w warkocz i chowa się w odcinku szyjnym. Żeby dobrze związać włosy na gładko, musimy je delikatnie zmoczyć wodą. Następnie zaczesać do tyłu i związać gumką. Dlaczego nie chowamy długich włosów pod łysiną? Bo byśmy mieli nieźle zniekształconą głowę. Teraz czas na żel do włosów. Wszystkie odstające włoski kładziemy na gładko. Staramy się jak najlepiej je wczesać. Następnie wiążemy warkocz i jesteśmy gotowi. I voilà! Tak wygląda łysina wyciągnięta z opakowania. Jest bez wycięcia na twarz, ponieważ łysinę można używać różnie. Na przykład założyć ją głęboko na oczy, aby je zasłonić. Te małe wycięcie wyznacza nam przód łysiny. Otwór na twarz musimy wyciąć sami. Zakładamy łysinę jak czepek i układamy ją na głowie. Jeśli otwór jest za mały, musimy go podciąć. Uważajcie podczas tego kroku, bo naprawdę łatwo się można skaleczyć. Następnie potrzebujemy miękkiej konturówki w cielistym kolorze, żeby móc odrysować linię naszych włosów na łysinie. Dlaczego jasną konturówką? Bo jeśli konturówka złapie trochę kleju, będzie ją bardzo ciężko wytrzeć, a będzie ją łatwo zamalować, jeśli będzie w jasnym kolorze. Przy uchu wyznaczam linię na małżowinie, nie za głęboko, żeby nie rozerwać łysiny podczas wycinania. Następnie ścinamy wyznaczony nadmiar. Jeśli Wasza charakteryzacja nie posiada ludzkich uszu, wyznaczamy linię na policzku i szyi. Odcinamy nadmiar i kleimy. Ale jeśli charakteryzacja wymaga uszu, podcinamy w wyznaczonym miejscu, ale tutaj uwaga, nie jeden charakteryzator został Van Gogiem. Bądźcie bardzo ostrożni, bo łatwo można obciąć lub nadciąć sobie ucho. Tak jak już uwolniliśmy nasze uszy, odcinamy nadmiar z szyi. Teraz, jak już mamy podciętą łysinę, nakładamy ją i wyznaczamy trzy miejsca styku miękką konturówką – na czole oraz przy uszach. Podciągamy delikatnie łysinę do góry i bang! Jesteśmy seksownym marynarzem. Teraz czas na klej. Możecie użyć Mastixu lub Prozeidu. Nakładamy jego cienką warstwę. Mastix trzeba aktywować poprzez uklepywanie. Prozeid, kiedy staje się przezroczysty, zaczyna wiązać. Więc, żeby przyspieszyć ten proces, możecie go podsuszyć rękami lub suszarką. I teraz fun part, czyli najtrudniejsza część. Trzeba teraz przykleić łysinę. I tu nasze punkty styku są mega pomocne. Uważajcie, żeby łysina się nie pomarszczyła i nie przesunęła. Nie spieszcie się w tym kroku. Just simply take your time. Szyję przyklejamy tak samo. Jeśli za uszami mamy urocze dziury, w których widać nasze włosy, po prostu bierzemy resztki łysiny i łatamy używając kleju. Kiedy mamy już przyklejoną łysinę, należy wyblendować granice acetonem. Ja używam zmywacza do paznokci z acetonem, tam aceton jest w 5% stężeniu. Delikatnie blendujemy też łaty za uszami. I voilà! Jesteśmy seksownym łysielcem. Do zobaczenia w następnym tutorialu.